W dzisiejszym fascynującym odcinku zagramy Five Nights at Freddy's Nightmare Attack, czyli po polsku atak przerażających animatroników z FNAF-a 4. I uwierzcie mi, nie będzie to zwykły fangame FNAF-a 4, ponieważ w tej wersji możemy chodzić, czyli free roamować po całym mieszkaniu. Coś czuję, że to się źle skończy. Dlatego zanim zaczniemy, aby to się dobrze skończyło, musicie zostawić pod tym odcinkiem aż 10 tysięcy łapek w górę. To wtedy uda mi się trwać do 6 rano, a przynajmniej taką mam nadzieję. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag koszmar, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. A ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy i podobają ci się takie odcinki, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj i zostań z nami na dłużej. Ogólnie rzecz biorąc, minęło sporo czasu od wyjścia tego fangame'u, lecz teraz stał się on bardzo popularny, dlatego sobie oczywiście go przetestujemy, zagramy sobie nową grę i tak jak powiedziałem, w USD możemy chodzić, pod F możemy używać latarki, lewym przyciskiem myszy możemy wchodzić w interakcję z obiektami lub drzwiami lub bin, czyli z koszem na śmieci, chyba tak. Pod shiftem możemy zamykać drzwi, pod Q możemy rzucać trochę dużo rzeczy jak na starcie. Mamy bardzo ładną cutscenkę, co jest gra? Dobra, czy to jest pizzeria FNAF-a? Chyba tak. Przynajmniej tak wygląda jak pizzeria FNAF-a. Tak, dokładnie. Party time. Mike, Jake. O, urodziny. Czas, godzina 17, czyli rodzice zarezerwowali dla swojego syna stolik, ponieważ ma urodziny i spełni się jego największe marzenie, czyli będzie miał urodziny w pizzerii FNAF-a i będzie mógł jeść pączki ze znajomymi i będzie tort i pizza i oczywiście będzie wesoła zabawa. Taką mam tutaj nadzieję, chyba że wydarzy się coś niepokojącego i coś złego. Na przykład, czy to jest Freddy? Tak, to jest Freddy, ewidentnie widzę. Tylko czy to jest wersja nightmare'owa, czy może to jest zwykły? To jest zwykły Freddy. Ale zaraz, to ma być FNAF 4, to czemu to jest zwykły Freddy? A w sumie logiczne, bo nightmare'owy to jest koszmar, więc nie mógłby być nightmare'owy Freddy tutaj w pizzerii, tak o. I to jest tekstura, to jest model Freddy'ego z tego, z Help Wanted, ewidentnie. Ja go... O! Oh. Coś złego się tutaj dzieje. On się zamienia w nightmare'a. Co jest grane? Okej, będzie Bloody Gore, więc jeżeli jesteście wrażliwi, to nie oglądajcie. Chyba że pepuć was nie przeraża, to wtedy możecie oglądać, bo to jest ketchup, tak, dokładnie, to jest ketchup. Nic innego. Oczywiście, że nie. Dobra, zobaczmy. Mam nadzieję, że sobie poradzę. We free roamach, jak dobrze wiecie, nie jestem najlepszy. I czemu to aha, moje uszy, moje biedne uszy. Już? Dobra, uspokoiło się. Jak wiecie, we free roamach nie jestem najlepszy. Wielki wypadek wydarzył się w nowo otwartej pizzerii Freddy'ego. Podczas zwykłych urodzin animatronik Freddy uderzył dziecko i to dziecko bardzo się wystraszyło, padło na podłogę i uderzyło w głowę. Dziecko zostało zabrane do szpitala ambulansem. Czy to wpłynie w jakiś sposób na reputację Freddy Fazbear Pizzeria? Nie wiadomo. Organizacja próbuje jakby walczyć z takimi przypadkami. I nie wiadomo, Five Nights at Freddy's Nightmare Attack, czyli... O, czyli w teorii wydaje mi się, że jesteśmy, że gramy tym dzieckiem, które uderzyło się w głowę, wróciliśmy ze szpitala i teraz będziemy mieli koszmary związane z Freddym, bo on nas uderzył w głowę, tak? To było traumatyczne przeżycie podczas urodzin. Takie mam tutaj wrażenie, że to właśnie tak przebiega fabuła tego fangame'u, który jest mega dobrze zrobiony. Dobra, latarka jest? Jest, pięknie. Mamy pokój, możemy free roamować, potem zapalamy. Dobra, pyk. Wchodzę, sprawdzam, w szafie nic nie ma. Jak odczepić się od drzwi? Dobra, pod kliknięciem, okej. Okay, to jest nasz mały pokój, czyli to jest jakby nie do końca FNA... Czy... Dobra, nie mogę wyglądać tu? Chwila. O! O! Okej, dobra. Nie mogę włączyć światła. Czy za oknem? Za oknem też coś może być. Dobra, ale co ja mam zrobić za oknem, jak coś będzie? Spojrzeć? Shiftem chyba przytrzymuję. Wait. Dobra. Weźmy tak, otwórzmy. Nic nie ma. Tak, ja shiftem przytrzymuję, jeżeli coś pojawi się niepokojącego. Dobra, pierwsza 17. Zobaczmy. Okej. Słyszę. Czy... Coś słyszałem z szafy. Nie ma nic w szafie. Puść to, chłopie, ty trzymasz te drzwi. Dobra, tutaj? Nie, w ogródku też się nic nie zalęgło. Podejrzane. What the hell is that? Wynocha mi stąd, Frediaku. Dobra, chociaż ciebie będę w stanie pokonać. Okej. Ktoś puka.
Szafa? Nie ma nic. Nie, to tylko ambient jakiś taki dziwny. Nic mnie nie atakuje, to jest bardzo podejrzane, powiem szczerze. Mamy drogą 23, albo mam farta. Na korytarzu też cisza. Albo mam wielkiego farta, albo... Słyszę dźwięki, dobra, będę sprawdzał, dopóki czegoś nie zobaczę, ale... Nie, nic nie ma. Bardzo spokojna noc. Chyba, że tu jest... O nie, tu jest 5 nocy pewnie do przejścia. Oh my god. Na co ja się piszę? To jest prawdopodobnie 5 nocy do przejścia. Trzecia w nocy. Tak, tak. Prawdopodobnie tak. To jest pierwsza noc. Ja myślałem, że jest tylko jedna noc. Że musimy do szóstej wytrwać. Nie ma nic. Puść. Szafa. Nie ma nic. Dobra, pod ten i sprawdzam. Okej, świecę, nic nie ma. Dobra. Czyli pierwszej nocy mamy na razie frediaki, czyli nic trudnego. 3:49, okej, nice. Otwieramy. Coś tam było. No, fajnie. Dobra, w szafie może być Foxy, obstawiam. Tak mi się wydaje, więc trzeba będzie go... No podejdź do okna. Boisz się? Dobra, nie ma tam nic chyba. Nie wiem, panikuję. To jest pierwsza noc. Dobra, nie ma nic. Okej, git. Pięknie. Nie ma nic. Okej. Spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Hello. Dobra, nice. Nie mogę... Dobra, teraz. W ogródku też nic nie ma. O Jezu, ale jest dziwnie tak wyglądać przez okno i jakby tam coś było w ogródku, to ja nie wiem. Tu nic nie ma też. Dobra, na spokojnie. Pierwsza noc. Jeszcze godzinka i... Ale frediaki się aktywowały. Dobra, sio. Czyli was będę musiał szybko się pozbyć. Podejść bardzo do okna. Tędy. Okej, nice. Pięknie. Tutaj. Na spokojnie. Nie ma nic, okej. Szafa. Może w szafie coś będzie. Nie ma nic, okej. Dobra, git. No nauczyłem się sterowania, czyli ta pierwsza noc to była taka, wiecie, że sprawdzamy, czy coś się dzieje, czy coś nas atakuje i tak dalej, więc na luzie. Nie ma nic, bo ogródek też czysty. I jest! Udało się, wytrwałem do 6 rano. Jej, brawo ja! Pierwsza noc ukończona. That was quite easy, powiem. Chyba, że to jest jakaś wersja demo i może są dwie noce. Brain defect. Para... medical coma. Predicted... dobra, czyli jednak mamy jakiś problem z mózgiem. Na to wychodzi po tym, jak Freddy nas uderzył w pizzerii. Czyli dobrze myślałem. I znowu idziemy do łóżka spać. Będziemy mieli znowu koszmary. Nasz mózg przestał mózgować w tym momencie. Dobra, czy to są pianki wygłuszające tam po lewej stronie? Czy ja dobrze widzę? Aha. Znowu leżymy i znowu będzie pewnie jakiś koszmar. Ja to czuję, że znowu będzie jakiś koszmar. Takie mam dziwne przeczucie. Aha. Noc druga. Oh my god. Oby to była wersja demo, bo nie sprawdziłem, powiem wam szczerze, więc nie wiem ile będzie nocy, ale jeżeli to jest wersja demo, no to... 3 noce? 2 prawdopodobnie, a jeżeli pełna wersja to 5. Okej, może być ciekawie. Zobaczymy ile uda mi się ukończyć tych nocy, bo nie ma co ukrywać. Może być ciężko. Tak więc co? Druga, trzecia, dobra, otwieramy. Pod shiftem mogę zamykać. Tylko pytanie, na które animatroniki mam zamykać drzwi, a na które mam otwierać. Też mogę zasłaniać. Dobra, już frediaki, okej, już się zaczyna. Aha. Bonnie? Na boniacze ja bym chyba... Zamknął. Okej. Niezły nightmare, niezły. Nie mam pojęcia, co na nie działa. Nie wiem, co działa, czy zamykanie? Tutaj też nic nie ma. Dobra. Tutaj coś się dzieje. Tu się coś dzieje. Dobra, zamykam drzwi. I czekam. On sobie pójdzie. Prawda? Już. Nie, on nie ma zamiaru sobie iść. Ho. Dobra, wynocha. Co mamy na ciebie popatrzeć? Poświecić? Może poświecić mu. Boże!
może poświecić muszę na niego. No dobra, okazało się, że mniej więcej załapałem zasady, czyli tak, otwieramy to. Nie ma nic, okej, ty sobie stoisz tutaj, na razie mi nic nie robisz. I jeżeli zobaczymy twarz, bo to jest jakby... Zamykam, właśnie o tym mówię. To musimy szybko znaleźć. Tak. Możemy też otwierać kosz, co się nauczyłem. Gdzieś tu musi być ukryta cupcake chyba. Łeknie? Otwieraj to. Jak zasłonię? Nie, to on... To ona sobie nie pójdzie. Gdzieś musi tutaj leżeć cupcake, który muszę jej przynieść, ale nie mam pojęcia gdzie. Sprawdziłem sobie dokładnie. Okazuje się, że w tym fangame jest 5 nocy, więc zobaczymy, ile dam radę zrobić. Mam nadzieję, że wszystkie. Jeżeli nie, no to pewnie sobie dokończymy to na jakimś innym odcinku, te trudniejsze noce. I póki co... Mamy spokój, mamy na razie spokój. Nie wiem, jakby przy jednej rozgrywce udało mi się tego cupcake'a znaleźć, a teraz jakby nie mogę go znaleźć, więc nie wiem do końca, jak to działa. Hello, bye bye, dobra, pięknie. Ale już mniej więcej mechanikę ogarniam. Jest i chica, proszę bardzo, w oddali co prawda, ale jest. No i dobra, jak zobaczymy chicę gdzieś blisko, to gdzieś tutaj powinien być jej cupcake. Tylko tak, możemy sprawdzić śmietnik i możemy sprawdzić ten pokój, prawda? Tak, dokładnie tak. I jakby... Hello? Dobra, i cupcake powinien gdzieś tutaj... Aj! Dwa naraz mnie zaatakowały. I jak mogłem się przed tym wybronić? Mamy kolejną próbę i pierwszą w nocy, ale już ogarnąłem mniej więcej co i jak, i gdzie, i ogólnie wszystko ogarnąłem, więc... dobra. Czy jest chica... Nie, no mogę... Dobra, jest daleko. Git. Nie wolno wciskać przy niej F, bo od razu jest instantowy jumpscare. Dobra, tu nic nie ma, spokojnie. Jakby ogarniam mniej więcej co i jak. Okej, okay, git. Spokój mamy. Mamy właśnie pierwszą trzydzieści. Bye bye. Dobra, gdzieś tu musi być cupcake. W śmietniku? Nie? Tu gdzieś? Tu będzie cupcake? Mam cupcake'a, dobra, chodź. I rzucimy pod kół. Masz cupcake'a? Dobra, czyli cupcake zostawia dźwięk, dobra. Widzę twarz, zamykam, to jest też coś nowego, czego się nauczyłem. I słuchamy. Okej, okay, nice. Dobra, poszedł sobie, boniacz poszedł sobie. Czyli cupcake może być w trzech miejscach. Oj, dobra, tu może być, w śmietniku. Albo w drugim pokoju, dobra. To jest noc druga, więc na razie idzie dobrze, nie będę narzekał, trzecia w nocy, okej. Ponownie mamy prawie trzecią w nocy, ale tym razem mam już większe doświadczenie i już nie używam tak latarki totalnie losowo. Więc tak, tutaj, siema kolego, żegnamy ciebie, nie pozwolę ci, abyś tutaj się panoszył na moim korytarzu, Nightmare 1. Dobra, jest chica. Więc teraz tak, where... tu będzie, w pokoju, pokój, tu będzie. Dobra. Give me that i proszę dla ciebie. No masz, proszę, cupcake dla ciebie. Zobacz, cupcake dla ciebie. Dobra, poszła sobie pięknie. No jeszcze muszę się nauczyć lepiej rzucać, bo też mi to nie idzie za dobrze. Hello. Czy jak na ciebie poświecę, to coś da? Prawdopodobnie nie. Dobra, okej, okay, jest dobrze. Udało mi się coś zrobić. Tu na razie nic nie ma, chyba w tej szafie... Może będzie Foxy, ale to później. Trzecia 54, okej, idę. Głowa. Idź sobie. Dobra, poszedł sobie, pięknie, nice. Was trzeba się pozbyć, sprawdźmy, czy jest chica. Dobra, jest, ale daleko. Muszę się nauczyć, że wszystko robię myszką jakby, co nie? Klikam myszką, co nie? Żeby tutaj się... Nie pomylić. Dobra. Nice. I nie odpalam świata, tylko klikam myszką. Dobra. Siup. Jest. Cupcake. Nie ma. W śmietniku. Jest. Dobra. Szybko, bo ona się wkurzy zaraz. Dobra. Masz cupcake'a. Dobra. Siup. Wynocha z mojego łóżka. Dobra. Nie ma twarzy? Okej, okay, nice. W sensie twarzy, no boniacza po prostu, tak? Nie ma boniacza, to można spokojnie sobie tutaj żyć. I mamy 5:19, a w zasadzie to 22. Nice, czas leci szybko i przyjemnie tutaj. Dobra, jesteś? Siema. O, poszedł sobie, ciekawie. No i dobra, 20 sekund powinno się
raczej udać. Cika jest coraz bliżej, widzę, ale dobra, mechanika jest spoko. Boję się, że kolejnej nocy może dojść nam Foxy. I wtedy już żarty się skończą. Dobra, 6 rano. Mamy noc drugą zrobioną. Pierwsza noc była bardzo łatwiutka, druga noc była taka, żeby wiecie, nauczyć się mechanik, a teraz będzie trzecia noc, czyli no to już będzie jakieś kascenka, czyli co noc jest kascenka. Dobra, okej. To ciekawe, zobaczmy. Coś czuję, że będziemy musieli zrobić wszystkie 5 nocy w jednym odcinku, jeżeli to będzie miało jakieś zakończenie. Ten FNAF, o ile nie będzie zakończenia przy 6 nocy albo przy 7, już tych chyba nie dam rady zrobić. Co to jest? Czy to jakiś opuszczony szpital? Ciężko stwierdzić, zaraz zobaczymy. First aid, czyli apteczka pierwszej pomocy. First aid kit. Czy tu chodzi o tego dzieciaka z głową, którym gramy? Prawdopodobnie tak. Czy apteczka pierwszej pomocy może mu pomóc? Raczej nie. Nożyczki. Oj, czyżby szykowała się jakaś lobotomia może? Dobra, zobaczmy. Wiek 10, 12. Mike Williams, oczywiście. Uszkodzenie mózgu. Pharmacological coma, czyli jakby śpiączka farmakologiczna. Czas przebudzenia 5 lat. Wow. Czyli jakby jesteśmy w śpiączce 5 lat. I to, co widzimy, to są koszmary. Okej? Dobra. Ciekawe. Chłop ma koszmary tutaj podczas śpiączki. Ciekawe. Zobaczymy. Może się uda obudzić, tylko musimy przejść wszystkie 5 nocy i pokonać wszystkie nightmary. Pokonać swoje koszmary, co nie? Dobra. Let's go. Topic of the day. Co tam ciekawego piszą w gazetach? Zapada się Freddy Fazbear Pizzeria. Nie zapłacili chłopcu, który by odniósł incydent, który się tam wydarzył. Nie byliśmy przygotowani na takie coś. CEO Freddy Fazbear Pizzeria tak napisał, że nie byliśmy gotowi na taką ewentualność, na taki wypadek. Noc trzecia. Let's go, noc trzecia. Mamy już wszystko obcykane, więc... Nie, no musi być Foxy. Jeżeli to jest pełna wersja z 5 nocy, to musi być Foxy. I może nocy czwartej będzie tylko nightmare jakiś? No trzeba będzie ogarnąć. Zobaczymy. Jak nie, to miał być krótszy odcinek, ale pewnie jak zawsze wyjdzie dłuższy, co nie? No to zawsze tak jest, co nie? Że ja mówię, o krótki odcinek, demo, jedna noc, co nie? A tu się okazuje, że nocy jest 5, bo nie sprawdziłem dokładnie. Ale spoko, jakby. Wy się pewnie cieszycie. Tylko to mnie wkurza. Dobra, jest już blisko. Okej, nice. Oh! Hello. Chciałem na ciebie świecić? Nie mam pojęcia. Wiedziałem, że będzie Fox. Ja to przeczuwałem po prostu. No. Otwórz te firanki. Jest blisko, dobra. Tu będzie. Cupcake, give me cupcake. Here you go. Nie denerwuj się, Chica, nie denerwuj się, nie jumpscare'uj. Dostałaś cupcake'a? No, dostałaś. Teraz tu. Okej, Foxy sobie poszedł. Nie mam pojęcia, jak on działa, ale coś czuję, że... Zaraz mi wyląduje w szafie, jak tak dalej pójdzie. Dobra, Chica. Nie ma jej. Okej, na razie jest... Nie jest aż tak ciężko. Pierwsza 41. Przynajmniej plus jest tego taki, że czas bardzo szybko tutaj leci. Dobra, jest bliżej. Frediaki, wynocha. I to jest taki niby free roam, ale tak naprawdę za dużo tego free roamu nie mamy, bo my chodzimy od pokoju do... Okazuje się, że noce tutaj są o wiele szybsze. Zobaczcie, jak ten czas leci. 1, 2, 3. Więc jakby to nie jest takie prawdziwe 6 minut. Hej Foxy, możesz sobie iść. A tak trzeba szybciutko na ciebie poświecić. Dobra. Więc to nie jest takie prawdziwe. Jest blisko. Tutaj. W śmietniku. Nie, tam jest. Dobra. Szybko. Otwieraj to. Rzucam. Okej, nice. Pięknie. Wynocha mi stąd. Więc to nie jest takie prawdziwe 6 minut, co nie? Tylko to jest bardziej szybsze 6 minut. Dobra, nie ma Foxy'ego. Nie wolno na Foxy'ego światłem świecić, jak on tutaj jest. To bardzo ważna kwestia. Dobra, tu nic nie ma. Która jest? 2:40, środek nocy. Otwórz te drzwi. Dobra, nic nie ma, Foxy'ego nie ma. Nice. Zaraz mi tu Chica pewnie przyjdzie, nie ma nic. Sprawdzamy okno. Mówiłem, że przyjdzie?
Śmietnik. Nie? Tutaj. Nice. Cupcake. Rzucam. To rzucenie cupcake'a trwa zbyt długo, trwa zbyt długo. Wiedziałem, że będzie tu jakaś niesprawiedliwość i ja to czułem po prostu. Ponownie mamy trzecią w nocy. Tym razem już mam jeszcze więcej doświadczenia, więc może tym razem się uda. Tylko tak, Chica oczywiście przylazła. Tu będzie. Wiedziałem. Cupcake. Oby tylko Boniacz nie zaatakował, bo to jest najgorszy moment, kiedy Boniacz może nas zaatakować. Dwa fredongi małe. Jop, dokładnie tak. Wyczułem to w miarę dobrze. Słuchamy. Tup, tup, tup. Poszedł sobie. Ale pewnie... Tu coś jakiś wystaje. Dobra, nie, mam jakieś zwidy chyba. Nie ma Foxy'ego. Okej, nie włamał mi się Foxy. Pięknie. Chica jest jeszcze daleko. Nice. Pozbądźmy się ciebie. Ból! Nie trafiłem w F. Ale fart. Ale fart, ale fart, nie wierzę w to. Dobra, Chica? Tak, Chica. Give me that, give me that. It's for you, Chica. For you. Oh my god. Jup. Jup. Okej. Okay. I feel safe now. Nie ma Foxy'ego. Okej, to jest fart, że Foxy się jeszcze tu nie wbił. Dobra, znowu Chica idzie. O Jezu, ta Chica jest najgorsza. Jeszcze godzinka. Jeszcze godzinka. Nie ma nic w szafie. Dobra, dobra. Oj, Chica. Znowu w śmietniku. Ten cupcake jest wkurzający. Ona najpierw wpuszcza tego cupcake'a, dopiero później atakuje. Więc ona chyba nie lubi, jak się tego cupcake'a jej zabiera, na to wychodzi. Ha! Jej! Idealny moment, kiedy... No po prostu idealny moment. W sumie nie dziwię się, czemu ten fangame nazywa się Nightmare Attack, czyli atak koszmarów. Tak, to są dosłownie koszmary, które mnie atakują ze wszystkich stron, gdzie tylko się da. Dobra, jesteś tutaj, świetnie. Where is cupcake? Cupcake? Nie ma cupcake'a. Tutaj też nie ma. Tu może będzie? Nie. On się z opóźnieniem respi. Oj, cupcake. Dobra. Takich rzeczy proszę mi tu nie... On się respi z opóźnieniem. Najgorzej na świecie. Dobra, czyli nie można od razu skontrować tego, tylko trzeba to zrobić inaczej. Dobra, nie ma nic. Nice, nice, nice. I mamy 5:42. W teorii powinno się udać. Całkiem mi oszczędzają te animatroniki tejże nocy i chyba tak, udało się. Mamy to zrobione noc trzecia. Nie było tak źle. Nie było tak źle jak na noc trzecią. Wystarczyło dosłownie, nie wiem, 4-5 podejść i się udało. Tak więc noc czwarta i piąta również są noswędzi. Noswędzi, zostaw łapkę w górę jak noswędzi. Są w zasięgu, w naszym zasięgu. Wake up. Obudź się. Tak, czyli jesteśmy po prostu dzieckiem, które zostało uderzone przez Freddy'ego, straciło przytomność, jest w śpiączce. I pizzeria ponosi za to odpowiedzialność, ale oni trochę umywają ręce, a my leżymy jako dziecko nieprzytomni. I w zasadzie to w śpiączce, tak? I cała rodzina chce, żebyśmy się wybudzili. Taka jest fabuła. Jakby to już idzie wywnioskować z tego. Dobra, noc czwarta. Let's go. Zobaczmy. Zobaczmy, czy mi się uda przejść noc czwartą. Zobaczymy, do której dojdę. Też fajnie, że te noce są dość krótkie. Bo jakby były takie, wiecie, real time 6 minut, to ciężko byłoby się wybronić. A teraz jakoś, no dajemy radę, co nie? Dobra, okej, na pewno AI będzie podkręcone teraz, animatroniku, więc trzeba być ostrożnym. I pyk. Dobra, na razie nic się nie dzieje, ile już mamy? Patrzcie na to, już 12, 13, 14. Szybko leci. Dobra, Foxy, trzeba się ciebie pozbyć jak najszybciej. Dobra, poszedł sobie. Was to tak zgaszę po prostu. Chica. Nie ma, jest daleko, git. Aha, ty próbujesz mi tutaj wbić, nieładnie. Oj, blisko. Za blisko. Spróbuję teraz nowej taktyki. Mamy pierwszą w nocy, więc nowa taktyka będzie taka, że... Nie będę sprawdzał Chiki. Poczekajmy. Poszedł sobie, pięknie. Foxy też sobie poszedł, nice.
Ona jest. A gdzie cupcake? On się dopiero zrespił. Dobra, okej, masz cupcake'a. Jakby już wyczułem, że ciebie w ogóle nie trzeba sprawdzać. Wystarczy słuchać, czy przypadkiem... Przypadkiem zamknijmy. Mhm. Tup. Dobra. Dobra, Foxy'ego przepędziłem, nice. Wystarczy nasłuchiwać, czy przypadkiem nie słyszymy cupcake'a. O! Dobra. Nie słyszę cupcake'a? Znaczy, że nie ma Chiki. Proste, prawda? No, i logiczne. A Foxy? Dobra, nie ma gołów, musiałem sprawdzić. Nie. Słyszę cupcake'a. Aha. A! Naświeciłem jej przez przypadek w oczy. Zaświeciłem jej przez przypadek w oczy, bo już 3 AM prawdopodobnie. 3 w nocy. Moja nowa taktyka sprawdza się rewelacyjnie, ponieważ działa bardzo dobrze. Słuchajcie tego. Go away, Foxy. Pyk. Nie słyszymy cupcake'a, to znaczy, że nie ma Chiki. Proste, prawda? I możemy przy okazji przepędzić wszystkie inne animatroniki. Hej, Foxy. Hello. Idź sobie. Go away. Go... Dobra, poszedł sobie. Tu jest. Mam cię. Proszę, nie świecę na ciebie, Chika. Proszę, to twój cupcake. Weź go sobie i wynocha mi stąd, z mojej chaty. A ty co tu robisz? Dobra, Foxy poszedł. Okej. Nie ma cupcake'a, nie słyszę go. Aha! Haha! Mam cię! Dobra, poszedł, nice. Nie słyszę cupcake'a. Nie słyszę cupcake'a. Nie słyszę cupcake'a. Czyli go nie ma. 4. Let's go! O! Fredbear! Oh shit! Fredbear jest o 4 noc! Okej. Okay. Świecić na niego! Świecić na dziada! O ty dziadzie! On... Okej. Gdzie on jest? Dobra. Ojej! Ale się tłucze! Gdzie on się podział? Gdzie ten dziadyga? Właściwie to Nightmare Fredbear, szczerze mówiąc, ale tak byłem w strachu, że zapomniałem... Hello? Jak on się nazywa? Okej, okay, nice. Mam cię! Zabawa wchowanego z Fredbearem. To co lubię najbardziej. 5:44. Nie ma go. Mhm. Nie ma go. Nice. Czyli prawdopodobnie ostatniej nocy, czyli nocy piątej, będzie Nightmare. Nie, jak on miał? Shadow? Zapomniałem. Nie, Nightmare Freddy. Nightmare Freddy chyba, tak? Obudź się. Tak, i tak samo jak we FNAF-ie 4, to był Nightmare Freddy. Tak, Nightmare Freddy, ten cały taki czarny. No, to będzie to teraz. Piątej nocy. O ile twórca odwzorował to. Tak samo, ale wydaje mi się, że tak, odwzorował to. Dużo pepuciu. Dobra, będzie się działo, coś tak czuję. Dlatego przygotujmy się. Tak, jest. To jest on, Nightmare Freddy. Albo ja coś, już mi się myli, już mam za dużo w głowie animatroników. Ja już nie wiem, czy dobrze mówię. Nightmare Freddy. Albo Shadow Freddy. Nieważne jak go nazywają, ważne, że jest głośny. I teraz tylko z nim się będę mierzył ostatniej nocy. Okej, przynajmniej nie muszę się martwić o całą tę inną zgraję. Medical News. Odkryto nowy rodzaj uszkodzenia mózgu. O, pokazują nam na badania, że... różnego rodzaju wizję może osoba mieć, która do tego doświadczy. O, niestety jest łatwe to do wyleczenia. Tak jak pokazują testy. Dobra, czyli jak wiadomo, po prostu boink, dostałem w głowę.
Mój mózg chyba jest w kiepskim stanie z tego, co widzę. Dobra, noc piąta. Nie ma nic. Dobra, Bloody Night. Bloody Night. Dobra, ja chyba muszę sprawdzać tylko tego cholernika ostatniego Nightmare'a krwawego. Aha. Fajnie, fajnie, czyli jednak wszystkie są żywe. Dobra, dobra, bo tu nie będzie tylko Nightmare. Nightmare będzie dopiero od jakiegoś czasu. Okej, okej. Dobra, dobra. Nie ma Foxiego. Cupcake. Powtarzamy sekwencję, tak? Już wszystko rozumiem. Wynocha. Dobra. Wynocha. Nie ma nic. Wynocha. No idź sobie. Go away. Nie słyszę cupcake'a. Wynocha. O. Cupcake. Chica, proszę, to dla ciebie, prezencik. Proszę bardzo. Czy mi tu coś zaraz ze ściany wyjdzie? Tak to wygląda. Dobra, go away, bardzo łatwo się was pozbyć. Cisza, okej. Która mamy? Druga 20, not bad. Nie łóżko, nie łóżko, haha. Nie łóżko, nie łóżko. Na spokojnie. Foxy, idź sobie, go away. Foxy. Dzięki. Dzięki, kumplu. Nie słychać cupcake'a. Zamykaj te drzwi. Nie ma takiego wchodzenia tutaj Nightmare Bonnie. Nie, nie, nie. Nie ze mną te numery. I znowu Foxy. Dobra, muszę. Muszę, muszę. Muszę, bo się uduszę. Dobra. Będzie twarz. Jop. Dobra. Znowu twarz. Dobra. Oj. Która godzina? Czwarta. Oh no! Oh no! Zapomniałem, że o czwartej on się pojawia. Zapomniałem z wrażenia. Oh my god. Chyba, że tak miało być. Jeszcze się śmieje ze mnie. Mamy właśnie godzinę 3:41. Słyszę jakieś rury w pobliżu. To nie wróży nic dobrego na pewno. Okej. Okay. Git, git, git. Zaraz będzie Nightmare Freddy. Jop. Jop. Dobra, gdzie on jest? Słuchamy. Nie ma. Nie ma. Jest. Mam cię. Tu będziesz. Nie ma. Za oknem. Cwaniak. What the hell? Jak ja normalnie przerażony. Dobra. Mam cię. On się nie pojawia dwa razy w tym samym miejscu, zauważyłem. Oj! Dobra. Zdążyłem jakimś cudem. Jest. Dobra, dobra. Czas 5:44. Very good, very good, very good, very good. Hello. Very good. Oj. Jest. Jest, 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 jest. Czy ja się wydostałem z koszmaru? Czy w końcu się obudzę? Jestem ciekaw.
A? Co jest grane? O! Tak miało być? Dziwne, nie chciałbym być w śpiączce i mieć takie koszmary. Okropne, najgorsze koszmary na świecie. Mam nagrania ponad godzinę, żeby ukończyć ten fangame. Co nie jest w sumie aż tak dużo, szczerze mówiąc. Ale dobra, zobaczmy, czy będzie kascenka. Zobaczmy, jak to wygląda. Czy uda mi się obudzić? Czy to dziecko się obudzi, które zostało uderzone przez Freddy'ego? Czy może na zawsze pozostanie w śpiączce? Zobaczmy, jak to wygląda. Ha. Daily News. Wiadomości. Okej. Okay. Pierwsze 27... Dziecko zostało porwane ze szpitala. Nie został jakby porywacz załapany na kamerach. Widziało kilka osób go. To był... Widziało go kilka osób i wyglądał jak fioletowy duch. Purple guy. Yo! Fioletowy duch? Fioletowy duch? Czy on porwał to dziecko, żeby wyciągnąć z niego remnant? A... Nóż. No oczywiście, purple... Killer in purple. Zabójca w fiolecie. Yep. Mhm. Słyszę pikanie, ale... To chyba nie jest dobry... Nie, to jest dobre pikanie, tak? Ta osoba żyje, to dziecko. Ale... Czy to będzie cała scenka, jak on porywa to dziecko? Ej, to by było naprawdę dobrze zrobione. Jestem ciekaw. Aha. Jak to wygląda? Ktoś idzie. Słyszę, że ktoś idzie. Mhm. Zbliża się nieubłaganie. I tak. O, dobra, to już. Jakby mamy potwierdzone, że to dziecko nie obudzi się ze śpiączki. Oj nie, nie ma szans. Zostało porwane i... No wiadomo, co się dalej z nim stało. Przerobione na kotlety. Tak to nazwijmy ładnie. Tak to ładnie nazwijmy. Nie ma to jak jumpscare w cutscence, którego się totalnie nie spodziewałem. Co to za dźwięki? O. To nie są... To są bardzo niepokojące dźwięki. Bardzo niepokojące. Topic of the day. Ciało zostało znalezione. Brutalnie zamordowanego dziecka. Niedaleko pizzerii Fazbear. Starego budynku. Abducted. Ofiarą była... O! Czy to miejsce, w którym została zamordowana ofiara? The end! Wow, nie wierzę, że dotarłem do końca tego fangame'u. Na jednym odcinku, nie spodziewałem się, naprawdę, jakby... Nie sądziłem, że przejdę cały, bo wydawało mi się, że gdzieś polegnę na nocy czwartej, piątej, ale... Koniec końców dałem radę, więc możecie być ze mnie dumni i zostawić mi taktyczną łapę w górę. Po więcej takowych... Ekstras. Making of, zobaczmy. O, tak to wszystko wyglądało. Jo, ale się musiał namęczyć tutaj. Ile musiał rzeczy narobić. Modele, zrigować przy... Oh my god, cheaty? Aha, że możemy włączyć sobie cheaty. Dobra, nieważne. To było Five Nights at Freddy's Nightmare Attack. Mam nadzieję, że się wam odcinek podobał. Jeżeli tak, to łapa w górę i widzimy się w następnym. Cześć!